dobry. Nazywam się Katarzyna Grada-Szymkowiak. Witam Państwa w Sekundzie dla Kwiatów. Dziś prosta, acz bardzo urokliwa rzecz. Obsadzenie naczynia szklanego, masywnego i wyjątkowego, pięknymi roślinami doniczkowymi, paprociami. Zaczynamy od czego? Przygotowania miejsca pracy i materiału. Potrzebujemy kilka roślin, ziemię kwaśną, tak, do paproci, elementy ozdobne, troszeczkę mchu, żeby wilgoć się nam lepiej trzymała. Ja uwielbiam mech. Jak wszędzie stosuję. Ja też. Ostatnimi czasy wszędzie. Dobrze. Czasami obsadzaliśmy w tym sukulenty, rośliny cebulowe. To bardzo lubimy obsadzać i klienci nasi też wracają ze swoimi naczyniami do nas, tak by zmieniać im te aranżacje w szkłach. Element techniczny. Eleganckie rękawiczki. To, co jest istotne przy przesadzaniu roślin, należy wykonać taką czynność, aby przeredukować bryłę korzeniową. Często wręcz ją zredukować mocno. Albo rozerwać korzeń. Dużo roślin wraca do wnętrz, wracają paprocie, wracają kaktusy, wracają wielkie palmy. Co bardzo cieszy, kiedy rzeczy, które widzieliśmy jako dzieciaki, wracają do naszego domu i przypominają nam dzieciństwo. I tak samo jest z paprociami. Natomiast wracają też w innych troszeczkę naczyniach, w innych aranżacjach i starają się bardziej wpisać to nasze nowocześniejsze już teraz wnętrze. Ale też nowe odmiany, prawda? I nowe odmiany. To są akurat takie odmiany paproci, które są bardziej odporne na przesuszanie. Czyli jeżeli zapomnimy o tym, o podlaniu, to oczywiście te sobie doskonale poradzą. Ja lubię, kiedy obsadzenia takie w szkłach są nie tylko same rośliny w nich, ale również jakieś elementy tutaj w tym przypadku z lasu, czyli będzie brzoza i mech. Nabiera to wtedy takiej typowej kompozycji, charakter kompozycji kwiatowej. Też trochę zbliża nas do natury, prawda? Tak, cały trend, cały czas będziemy do tego wracać. Zresztą ja bardzo lubię naturę i nie będę tego ukrywać, bo nie ma czego. Też dlatego wybrałam takie miejsce na to, żeby tu mieszkać i mieć tu kwiaciarnię. Mamy blisko las po drugiej stronie drogi. No i dzięki temu mamy też dużo inspiracji z natury. Jak jest naczynie takie ciemne, szklane, to nawet nie widać, że tam jest ziemia w środku. Ale że przykryjemy takim kloszem i będzie gdzie niegdzie widać, będzie jeszcze inny efekt. Jak klient się nie potrafi zdecydować albo nie wie, co chciałby zakupić, to często proponujemy tego typu aranżacje, bo to jest też produkt, który będzie funkcjonował wiele miesięcy albo lat, jeżeli się o niego dobrze zadba. A to jest też świetny pomysł na prezent i kwiaty jednocześnie, tak, prawda? Czasami się zdarza, że klienci przychodzą i właśnie nie wiedzą, co wybrać. Tak. Spróbujemy to nakryć teraz. Nie wiem, czy nie będę potrzebowała Twojej pomocy, zaraz zobaczymy. Samo naczynie jest bardzo atrakcyjne. Tak, robi wrażenie. I też dzięki temu, że te liście paprociowe się uniosły do góry, widać te elementy dekoracyjne brzozy. No i to, co nam daje to naczynie, to dużo wilgotność dla paproci, a ona lubi wilgoć. I dzięki temu myślę, że będzie bardzo dobrze funkcjonowała. Czy taką paproć należy też zraszać? Wystarczy ją podlewać raz na jakiś czas, zdecydowanie rzadziej niż w doniczce normalnie. No dzięki temu, że nie ma odpływu i dzięki temu, że jest zamknięta w szklanym kloszu, to nie ma takiej transpiracji. Także to jest mój las dla Państwa. Wszystkiego dobrego. Zapraszam do następnej Sekundy dla Kwiatów.